Hej, cześć, siemano wam wszystkim, moi drodzy, tutaj Tivur, jest ze mną drugi syn Legionu. Może nie będę używał drugiej części tej nazwy, bo szczególnie w pierwszych sekundach. Drugi syn składu. Drugi syn składu. Drugi syn zabić Ligę Sprawiedliwości. Jak brzmi drugi syn nieżycia. Suicide. Legion samobójców zabić Ligę Sprawiedliwości. Moi drodzy, wjeżdżamy w drugi odcinek. Zgodnie z obietnicą mamy tutaj naszego koopowego partnera Przemysława. Jesteśmy już w lobby. Wydaje mi się, że wylądujemy w dokładnie tym samym miejscu, w którym skończyliśmy. I musimy najpierw, Przemysław, ustalić jedną rzecz. A wy zostawiacie w tym czasie lajka. Oni ciągle tutaj będą pieprzyli jakieś głupoty między sobą. Czy my zatrzymujemy się, żeby posłuchać ich śmiesznych dialogów? Czy może po prostu zdajemy się na to, że wszyscy będą czytali napisy, a my gadamy niezależnie od tego, co się dzieje? Zależy, jak ważny będzie dialog. Znaczy, cutscenki zamkniemy mordę, nie? Wiadomo. Albo jakieś ważniejsze wydarzenia, momenty, ale jakby jak jeden drugiemu będzie mówił, że frajer jest i faja, a drugi będzie mu odpowiadał, że jest hedonistycznym, masochistycznym lubieżnikiem, no to czy warto tego słuchać tak dokładnie? Będzie w napisach, to jest najważniejsze. Nie jesteśmy duetem, który siedzi cicho, jak są jakiekolwiek rzeczy tutaj mówione w porównaniu do niektórych innych twórców. Dobra, matchmaking w gotowości, lecimy. Powiem tak, wydaje mi się, że zarówno Przemysław, jak i ja bawiliśmy się całkiem na start tej gry. Tak więc zobaczymy, co zaprezentuje reszta. Gra działa dobrze, zobaczymy, jak będzie później, ale najważniejsze jest to, że widziałeś napis na wjeździe, jak wjeżdżali do Arkham? Nie. Kocztęce? Znaczy, było, że Arkham. Hitchhikers, maybe jakby z biegami z Arkham. Podoba mi się, że to jest tak nagminny problem w Gotham, że muszą to ogłaszać. Biorąc pod uwagę, że do Arkham prowadzi jakaś jedna zajebiście długa droga, naprawdę idiotą trzeba być wjechać na nią i pomyśleć, o kurwa, a to potrzebujący mały skurkowaniec, pomogę mu chyba. Kto to może być? No na pewno jakiś potrzebujący cywil, który przypadkiem też przeszedł 3 km tą drogą. Podkładam kurwa bombę i lecimy. Jakbyś żył w Gotham, to myślisz, brałbyś często ludzi na gapę? Narkotyki bym brał, ludzi na gapę raczej nie. Polak, Hubert Marcinkowski w napisach. O mój Boże! Nawet nie zwróciłem uwagi na napisy. Swoją drogą myślałem, że animacja się zjebała, bo podrzuciłem moje C4 i spadło na ziemię, ale nie, to po prostu ja, pan boomer. W ogóle ty jesteś właśnie panem boomerem, ja jestem panem deadshotem. Ale bawiło pan, mnie. Wiesz co? Bawiło mnie jak boomerang powiedział: ty nie powinieneś być biały, bo to była moja pierwsza myśl, jak zobaczyłem te trzota bez jego zbroi, bez jego, podobają, nie wiem, armora. Podobają mi się takie meta-joke'i. Multiversum jest lubieżnym stworzeniem. Przywalmy w skrzynkę, kurwa, dobra, bumerangiem. Jezus Maria, ile życia to miało. Przepraszam, czy ta skrzynka czekała, aż każdy z członków naszego składu w nią strzeli? To był wyznacznik? Kołpowe skrzynki. No tak to będzie działało, zamiast klikania E każdy musi strzelić. Musisz uratować niemowlę z pożaru, bum, każdy musi strzelić. Rekin ma sierp, da się dostać młot? Ciekawy jestem, czy ma ruch rekinado, że się tak kręci. Kręcie jak rekin. Wiruje jak rekin, jak rekin wiruje jak rekin. O! Gdzie oni nas wjebali? W sensie mam wrażenie, super, że Amanda muzeum. Nam jakiś po prostu, wiesz, Cynic Tour zafundowała. Ciekaw jestem, czy my też podczas grania będziemy narzekali na to, że Flash jest za szybki, żeby się z nim bić. Tak jak niektórzy zdolni reporterzy. Ty, możemy pooglądać historia bohaterów. Odpalmy, zielona latarnia. No, o ty. A ten, przepraszam. Ty widzisz, kurwa, to? Tą głowę Batmana? W sensie jakby, dlaczego to jest takie kurwa ogromne? Dlaczego to jest takie wielkie? Przecież to nie jest chyba tylko prezentacja, jak to ma wyglądać. A to jest hologram, kurwa, dobra, myślę, że to jest z prawdziwego Batmana wzięte, ja je wiem. Trochę kurwa duża głowa, no ale mądry jest, to się nawet nie zdziwiłem aż tak bardzo. To jest wersja z 1916, nie, to jest za wcześnie, od 68. To przepraszam, a dlaczego w tamtych czasach Batman miałby być kurwa 4 razy większy niż teraz? Shrinkflation, kurwa, zmniejszają liczbę nuggetsów w opakowaniach i głowę Batmana, o chuj chodzi.
No faktycznie, bo on się tam kręci. Przepraszam, a to jest twój bot, ja mój bot to Harley Quinn, tak więc wyżej go ogarnij. Powiedzieliśmy, że ma się kręcić jak Garen. No w sumie tak, rekinado próbuje okay, zrobić. Się, ty, o kurwa, ty usłyszał nas chyba, nie, obraził się, co ty mu zrobiłeś? Nie, to ja się zmieniłem w niego, chciałem... No i wiedziałem, chuj, że mieliśmy, przeniesie. A mieliśmy rekinado dookoła. Dobra, odsłuchajmy dobra. Czegoś na temat pana zielonej latarni. Czemu to jest tak zrobione, że patrzy mu się prosto na krocze teraz? Przypadek. Misfire. Dobra, będę szczery, nie jest to zbyt pasjonujące odsłuchiwanie hologramów. Chodźmy spuścić w pierdol jakimś fioletowym ziomkom. Tutaj jakieś chyba antymateria w tym jest pozamykana. O jest, kurwa, ty! Gdzie jest King Shark? Zmieniamy się w skurwiela. Ty, aha, ty. Ja mam jakich dostępnych. A tak se to ustawiliśmy, dobra, czyli... Ty, ja myślałem, że ty... Ja myślałem, że ty sugerujesz te dwie postaci dlatego, żeby jakby się przyzwyczaić do dwóch i nauczyć, a tutaj ja mogę się tylko pomiędzy tymi dwoma przyłączać. Tak, nie wiedziałem też, że tak jest. Ja sobie po prostu, no Deadshot i Król na nałę mi się najbardziej spodobali po prostu w intrze. Bawi mnie to, że tutaj oczywiście znowu jest powtarzany trop. Ten, który wygląda na największego, wiesz, gbura i takiego niewychowanego po prostu człowieka rekina, co jego stary zaruchał na Tajwanie, w morzu, w oceanie, jest najbardziej elokwentnym, wygadanym i po prostu używającym tych wyrafinowanych słów ze wszystkich. Tak, a najlepsze jest to, że w filmie, tym ostatnim, był niemy. A Stallone pod niego głosu nie podkładał, czy to pod tego poprzedniego? A nie pamiętam, ale w większości coś, był niemy. On coś mówił. O! Ty kurwa, chodziło o to, żeby to rozwalić, okej. Okay. A bo to nasze movementy? Nie, Speed Force Gauntlet. A to dlatego on się kurwa porusza tymi bumerangami. Się zastanawiałem, dlaczego zwykły bumerang go teleportuje. Speed Force Gauntlet. Back when Doc Savannah tried to lift Flash's gimmick. Modele postaci są niesamowite. Tak, ładnie wyglądają. Ale włosy to mam wrażenie na emeryturę mam wrażenie, dostaniemy że włosy, realistyczne. Tak, włosy mają problem od dawna, od kiedy jest taka fotorealistyczna grafika. Harley jest bardzo zmargorobiowana. Tak, to prawda. Ale nie jest aż taka skimpy, bym powiedział. Mm-hmm. King Shark, z tego co widziałem po tym tutorialu, on po prostu ma jakąś wewnętrzną moc chuj wie czego i skacze jak Hulk. To jeszcze, że go robi w chuja. Powiedzcie mi, że jest taki skin, błagam. Nothing says international assassin like a frickin' jetpack. Shit, I'd break my damn neck. You're probably right. Jetpacks seem more like a death stroke thing anyway. Strzelanie sobie w głowę to taki bardziej ruch death stroke'a. Jeb! Mam polskie napisy, ale nie wiem, czy ty masz napisy, ale te kurwa wyrazy, które mają dźwięki opisywać w gwiazdkach, wysiłek, wysiłek. Dzięki, nie widzę, muszę usłyszeć. That hat's not gonna get you vertical, Shark. I can make my own way up. Tatuaże z Atlantydy. Sharknado, kurwa, nadchodzi. W dupę se czapkę włożył i możemy lecieć do przodu. Z czapki. Jak konie mają takie, no wiesz, materiały, żeby mogły srać na ulicy i nic się nie dzieje, to on sobie czapkę zamontował. Kurwa, chciałem sprintować. Ty, czekaj. To jest Superman. Strasznie dziwnie się sprintuje tym, bo trzeba najpierw na szybko rzucić tym bumerangiem, a dopiero potem możesz jakby lecieć.
i trzymać tę spację. Przez pół tego tutoriala nie mogłem ogarnąć, jak sprintować. Dobra, chuj, lecimy na górę. Let's go. Jestem fanem bumeranga, ale chyba, wiesz co, muszę sobie czułość zwiększyć. Bo tutaj to jest taka typowa po prostu trzecioosobowa strzelanka. Ty, oddalenie kamery mogę zwiększyć? Let's go. Ja dałem 67 czułości i jest tak do mojej takiej zwykłej. A jak masz DPI? 400. Znaczy, no ale chodzi mi o to, że to jest po prostu proporcjonalne do tego, jakbyś na przykład kursorem po pulpicie jeździł. Czułość bazowa? 6,7, 6,5. Tak, 6,9, tak byku, co ty pierdolisz? 6,7, tak blisko perfekcji, a nie wykorzystać tego? To już było za dużo dla mnie. A, dobra, za dużo seksualizacji w grach, rozumiem. Zrobisz o tym film na swój kanał? Pamiętajcie, moi drodzy, Przemysław w przerwach od wpierdalania hot dogów cały czas pisze scenariusz filmu Ezio. Całymi dniami. Ma już 8000 stron. Tworzy nową Biblię. A to trzeba maszować. 900 scenariuszy. Tak. Żaden jeszcze nie był perfekcyjny. Żniwiarz. Albo... To jest jądro żniwiarza. Brzmi jak kolejny polski punk rockowy zespół. Jądro żniwiarza. Jądro żniwiarza. Nadal gra nam w ogóle nie postanowiła wyjaśnić, jaka jest fabuła tutaj. Plus mega by się podobało to, że Amanda zostawiła ten injektor bomb, żeby się po prostu sami wszyscy powstrzykiwali. Walla! Oi, Walla, what the hell have you sent us into? It's a bloody war zone out here. There's a giant skull in the sky. Congratulations, Task Force X. You're the first assets to make it into Metropolis alive. We're sending a signal transponder to your location. Your orders are to activate that transponder. Waller out. Give me one reason why we should go out into that shit show. The bombs, dumbass. Morbid curiosity. Ah! Waller is not offering us a choice. I'm ready to jump off the roof now. Czekam, aż się okaże, że zdetonują mnie za 10 minut, tak jak w pierwszym Suicide Squadzie. Będę miał tylko jedną kurwa postać. False marketing. Miały być 4. Chuj, będą 3 przez większość czasu. Zgaduję, że jacyś komiksiarze i inni fani DC będą wiedzieli, co to jest za wielki czaszkon, ale... No to jest... Podoba mi się, że fabułą tej gry jest takie... Ej, mamy taką kosmiczną, ogromną czaszkę do rozwalenia w całym mieście. Tak, wyślijmy 4 pojebów. Jest przejebane, chuj wie trochę, o co chodzi. Ci dobrzy są źli, to jakoś sobie poradzicie. Dobra, nie daliśmy im nawet pogadać, nieważne, transponderek. Co to kurwa za serce ciemności? Is that a bloody alien? I suppose that counts as activating the transponder. Ja tam wiele o Brainiaku nie wiem, poza tym, że jest chyba mądry, to jego imię na to wskazuje. Ledwo co wiem o calutkim DC, nie wnikam nawet. Ale po angielsku, jak się po polsku nazywa? Mózgownik? Mózgacz? Nie, mózguwa. Bo czemu nie? Mózger. Mózgonator. Nie wiem, wątpię, żeby się to tłumaczyło jakby. Dlaczego mieliby to w ogóle tłumaczyć? Dobra, wpierdalam się tu na bombie. Kurwa, ty, celowanie. Nadal zabawa ta czułość. Ty, nieważne. Żeby zrobić tą krytyczną kontrę, to co trzeba kliknąć? Muszę coś jeszcze do tej F-ki dołożyć? Tak, prawy plus F. Kurwa, życia już nie mam, typie! Zdycham, nie umiem grać w ten tytuł. W ten tytuł. Pojebane jest trochę to, że musisz, wiesz, strzelać im w nogi, a dopiero potem jakoś ich wykończyć, żeby sobie odzyskiwać tarczę. Poczułem się normalnie jak w Doom Eternal. O, i przeładowanie jeszcze, ten shotgun. Dobra, kurwa, muszę na nowo się nauczyć tej gry, odkąd się przerzuciłem na tym. Masz. Ty! Latarnia mnie złapał, byku! Znowu fuck? Mnie w kajdany zakuli! Co to jest, statek do Ameryki w 1528?
Aha, dobra, szybko poszło. Jak nas pięknie ustawiło. Czy to jest esencja latarni? To jest Ryan Gosling. Nie chcę sobie nawet wyobrażać obrzydliwych rzeczy, jakie on mógłby zrobić tym swoim pierścieniem, tym bohaterom. Nie bohaterom właśnie. Bohaterom tej opowieści. Chyba powiem ci tak, gramy niby w ten Suicide Squad, a czuję się jakbym jakieś intro do kolejnego GTA oglądał bardziej. Hey, you keep saying Brainiac like it's a thing, but I don't think it's a thing. Brainiac's the one finally bringing order to this world, making it a whole. All this, soon it'll be a new planet Kolu. Ziemia to jest naprawdę zajebisty konsept. W każdej kurwa historii, jak obcy przylatują, chcą se terraformować pod siebie. Co takiego jest zajebistego w Ziemi? Mała, brudna. I don't see the potential. Either way, we'll put you to good use. Come on. Co teraz się z nami staje? Na baterie nas chcą przerobić? Myślę, że chodzi o dreszczyk emocji. O, przejmowanie umysłu. Crapheady. Właśnie miałem mówić, że chodzi o zniewolenie. Czwór plemniki. Kurwa, jakiego nam tura robi, ja myślę, że w muzeum tu my przed chwilą byliśmy, a ty nas wozi po prostu po wstępnie zaplanowanych atrakcjach. Tutaj przemieniamy ludzi, tu burzymy budynki. Ale przynajmniej mają sprawny zbiorką. Tak. Nawet się ruszać nie musimy, on nas wozi. Mniej korków niż w Krakowie. Prawda. Przemysław, no jeżeli my coś wiemy, to jak łamać konwencję genewską i prawa wojenne, tak więc wpasujemy się tu perfekcyjnie. No i co teraz? Mógłby nas odjebać tu i teraz. Jest jak dundersztyt. Ale porównanie. Zielony dundersztyt. Czarno-zielony, taki w sobie mamy kolor skin w salonie. To jest jeszcze dobry flash, czy jeszcze nie? Chyba jeszcze dobry. Speedster secret. Pędzi wiatra, tajemnica pędzi wiatra, kurwa. Dobrze. Mógł być pędzi wiatra albo szybcior. Moc pędzi wiatru. Jak się nazywa? Speed Force, kurwa. Siła prędziaka. Green Lantern would have killed our ass. Są tu emotki? The Flash is alive and still human. Well, he slammed Lantern off the roof at a million miles an hour. Piąteczka. Prepared to bring him in. Take a recon path across the city. You're behind enemy lines in occupied Metropolis. Maybe the most dangerous place on earth. Humanity isn't welcome here. Ślizg daje tymczasowe wzmocnienie skoku. Ty mi nie przybiłeś piątki, więc król rekin mi przybił. No od czegoś te boty muszą być. Czekaj, ślizg przy lądowaniu, ale jak wysoka muszę lądować? Kurwa, nie potrafię tego ślizgu zrobić. Jak się go robi? O, tak! O chuj, zjechałem prawie z budynku. Wait, jak? No tak, jak lądujesz, to zaraz przy ziemi naciśnij lewą gałę. Ale tak super bliziutko musisz być, bo cię wydupcy. Dobra, czekaj. Po pierwsze, ja jedną ciekawostkę słyszałem na temat tej gry, że mapa tutaj jest real time. W sensie, że... Aha, nie mamy dostępu do mapy. To nieważne, kurwa, nic nie słyszałem. Nie było tematu. Nie widzę żadnej mapy tutaj teraz. Dobra, jest są pingi. Dobra, na Z jest jakiś skan. Let's go. Spójrz tutaj, lećmy przed siebie. Jeszcze jednego boomeranga sobie rzucę. Czołg? O kurwa, to lecę. Ty, myślisz, że najebiemy czołg? Nie jestem pewien, czy mamy taką moc w sobie, żeby czołg najebać. No, zero obrażeń! Trochę to potrwa, ale w końcu damy radę. Bij w jaja! O kurwa, ma słabe punkty? Ej, jakieś tutaj kontry też widzę. Niebieski trójkąt, byku! Niebieski trójkąt! To nasz główny cel. Czekaj, muszę podtrzymać mojego bumeranga w ręce. Ale mam zero życia. Dobrze, ty! A, bo są takie Ty, drugi czołg, kurwa, to gorzej!
Przepraszam, czy on przejmuje kontrolę nie tylko nad ludźmi, ale też nad czołgami? Co za pojebany zestaw umiejętności! Dobra, czekaj, kurwa, zrywy, jedne, jak, drugie. To a propos szybciora, jak się nazywał ten taki upiór z Bena 10? Upiór z Bena 10? Typie, myślisz, że ja pamiętam cokolwiek z Bena 10? Jedyne, co ostatnio oglądałem, to podsumowanie całego timeline'a, bo się zastanawiałem, jak to kurwa działa, że tam mają jakieś, wiesz, podróże w czasie, stary Ben, młody Ben. No i co my kurwa z tego mamy? Jakiś level, Ben. Expa? Nie wiem, jakby nic się nie stało, zajebaliśmy dwa czołgi. Gdzie moja nagroda? I czemu mi tak, czemu ta gra taka rozmazana się robi? Ty też masz taki efekt? W sensie mam wrażenie, że ten DLSS to kurwa pracuje normalnie na overtime'ie. Nie mam włączonego DLSS-a. O kurwa! To moment! To ja muszę. Czekaj, choć powiem, no teraz w mieście gra już działa trochę tak. Troszeczkę. Czuć cząsteczki. Czuć cząsteczki, to wyłącz cząsteczki. Może to oddalenie kamery zwiększone. Dobra, na razie dam sobie oddalenie kamery na 2. Da się tu zmieniać wideo. Tak, tak, zapisz zmiany. Docelowe FPS-y, antialiasing. Ja też nie mam DLSS-a. Kurwa, to czemu to tak wygląda? Pomocy. Nie wiem, ja mam, no, mam wyłączony motion blur, lens flare i chromatic aberration. A to może mi nie zapisało wyłączenia tamtych? Efekt rozmycia? Nie. Bloom wyłączony, aberracja wyłączona. Rozmycie też mogę wyłączyć. Drgania kamery. No dobra, wyłączyłem ray tracing i plus 40 FPS-ów. A pozwoliło ci go wyłączyć? Tak. Tak po prostu? Tak. Ja mam też wyłączony w tej chwili. Kurwa, ale czekaj. Anti-aliasing TAA ty masz? Bardzo wysokie, wysokie? Tak, wysoki TAA. Kurwa, skala dynamicznej rozdzielczości? Nie, nie chcę dynamicznej rozdzielczości w takim razie. Nie wiem, o jakie rozmazywanie ci chodzi. No tak, cały świat taki blurry się robi. O, dobra, teraz jest kurwa ostre jak żyleta, ja pierdolę, no dobra. Bueno, lecę walczyć ze skurwysynami. Plądrowanie osłon, kurwa, dobra. A postanowiłem jednak grać na padzie, na razie o dziwo jest mi wygodniej. Chętnie splądrowałbym twoje osłony. O kurwa. Impuls lokalizacji wrogów nawet sobie można puścić. Ziomeczko, ale takie rzeczy to zostawmy na, wiesz, czas pomiędzy nagraniami, bez przesady. Dobra, nie wiem co zmieniłem, okay, ale jest bro. Powiem ci, na razie jeden jakby jednocześnie plus i minus, jaki widzę tej gry, jest taki, że w chuj się dzieje. To jest tak. Plus. A minus tej gry jest taki, że w chuj się dzieje. I kurwa nie ogarniam, momentami coś się odpierdala. Nie wiem, czy robisz tutaj w ogóle przewroty, czy zrywy te takie moje szybkie, co będzie skuteczniejsze. Przeładowywanie tego shotguna też, ten w ogóle perfect reload. Coś se kurwa fajnego wymyśli jednak w tym Gears of War, że wszystkie firmy to kopiują. Ty, no i o chuj chodzi z tym. O, najebałem wieżyczce! Dobra, krótko mówiąc, to jest takie marzenie dermatologa, bo napierdalamy tylko non-stop jakieś kurwa fioletowe czyraki wszędzie dookoła. Marzenie dermatologa. No tak, no. Wszystkie słabe punkty tutaj są oznaczone takimi czyrakami. Powiedzcie, tak. Czy... Doktor Kim byłaby muszenie. Kurwa w raju tutaj, naprawdę. Opa, widzisz tego czyraka? Tylko trzeba go najpierw... O kurwa, ty, jak mnie tu wjechał? Czym ty jesteś? Czyraka. No wjechał mi czyrakiem w mojego czyraka. Pa, bum, i czyrak rozjebany. Kurwa, to zaraz będzie po chlorokauczuku moje kolejne ulubione słowo. Czyrak. Ale niestety takie bardzo negatywne wajby jednocześnie we mnie budzi, bo to jednak czyrak. Czyrak. Czy rak, czy to kobra? Deadshot. Kiedy idziesz do lekarza po diagnozę, czy rak? Tak, to jesteśmy bardzo blisko tego z... kurwa, tego filmu z Baronem Cohenem. Nie, Bara Sashon Cohen? Sasha Baron Cohen. Tak się było, Aladdin. Czy rak? No to, panie doktorze, kurwa, o chuj panu chodzi? Sasha Kasha Baron. Should we not do something? We've tried. Those are innocent people up there. So far, any attempt to intercept triggers the drones to escape. Continue your recon. Fajna w sumie taka okay. Gierka, że cały czas ta czaszka nad nami wisi. No dobra, przetwarzają ludzi w niewolników, my ich mordujemy. Rick and Morty, show me what you got. No w sumie tak, wielka głowa na niebie. Ma to jakiś sens. I też, jak ktoś oglądał, to Eternalsi. Kurwa, no tak. Żeś teraz skojarzeniem pierdolną. Eternalsów to się nie spodziewałem lubię. Tutaj. O, uniki, kurwa, przewroty, o, Eternalsi kontry. To jest świetny przykład, jak zrobić dobrze pędzi wiatra. Tak, to prawda. No i kurwa, znowu musimy się tu zebrać wszyscy, Jesus. Miejsca rozmowy z Amandą Waller. Stańcie proszę wszyscy w kółeczku.
Gdzie jest twój King Shark? Coś ty kurwa z nim zdobył? A, przylas, dobra. Gramy w chlebek. Rekinadziu dookoła. Speed force simpatico. Czuję się nadal mocno tutorialowo. Ty kurwa, co mi się z gaciami stało? Widzisz to? Myślałem, że się zesrałem. Patrz, jak się wypełniły. Widzisz to? Ta bluza zawiązana w pasie mi się tak podwinęła pod dupą i myślałem, że kurwa naładowałem tam czegoś. Równe szanse poszukiwane. Czekaj, chciałbym... Ty, zjebałem se reload i mi opróżniło magazynek. Ten jaki kurwa cwany, strzela se ze snajperki, też mam. O, nawet mam, pokazało, że cię wsparłem, fantastycznie. A to jak kurwa nie chciałem. Dziękuję ci. Ty też mnie przedtem wsparłeś. Co my tam mamy? Kolejny, o, kontra. No i kurwa, pokazuje mi na ekranie, że mogę coś zrobić, to po prostu kurwa robię i elo, działa. Przeciwnicy umierają, dobra. Flash, śledzenie, aha, my ciągle szukamy flasha szukamy. Wiatra. Dobra. No właśnie. Taka, to w tę stronę. Wydaje mi się właśnie, że w tym mniej więcej kierunku. Ding dong mi Discord. Wybaczcie dźwięki, moi drodzy. Czysty chaos. Jak widzicie, słuchajcie, jeżeli będą tutaj jakieś meandry fabularne pokazywane, to prawda jest taka, że musimy liczyć na was, żebyście nam powiedzieli, co się stało w odcinku danym. Bo jak widzicie, na mnie do końca nie, no idzie śledzenie tego. Na razie zostaliśmy wrzuceni w miasto i kurwa, szukamy jakby Czyraka tego groundingu. Nie ustrzelę! Tak, no, szukamy tego flasha. Kurwa, no właśnie widzę ten helikopter, czekaj, wbiegam po budynku. Szukamy sposobu, on też ma czyraka! Ratować ludzi z dronów. Właśnie, ale jakich kurwa dronów? Gdzie te drony są? To mnie zastanawia. Plądrowanie, kurwa, one osłon, sobie nie latają wiem, od czasu do czasu i mamy w nie nie strzelać, bo obecnie jedyne co robią to włączają kamuflaż i spierdalają. Aha, okej, okay. No to tak też mi się wydawało, że to przed chwilą usłyszałem. Dobra, sprint, no, nie sprint. Podoba mi się też, że jak się strzela do czegoś, co atakuje bot, to ci się pokazuje ta ikonka. Danej postaci. A, to wiesz co, ja tak po prostu strzelam we wszystko. Jak widzę przeciwnika, to po prostu w niego napierdalam. Zabezpieczcie dach. No dach jest kurwa zabezpieczony. Co, dalej w stronę flasha? Amanda nam jakąś historię ze swojego życia opowie? A, no tak, opowie? Bo on zapierdala, więc... A, no tak. A, dobra, jeszcze jest człowiekiem. Wow. Yeah. Sorry, lady. He's kind of busy in a biffo with a giant Green Lantern. Flash. Patrz na numerek kurwa tych metrów od Flasha, jak zapierdala jebany w każdą stronę. Bliżej, dalej. Sounds pretty evil villain to me. Aż dalej, wyłączyłeś ray tracing, to nie widzisz teraz. Jebany sobie wielki karabin zrobił. Czasami naprawdę mam wrażenie, że zielona latarnia mógłby coś bardziej kreatywnego wymyślić. Ja wiem, że jest z ziemi i ta jego wyobraźnia, moc, kurwa, ambicji, czy czego on tam używa, nadziei. Produkuje rzeczy, które są mu znane, bo jest człowiekiem, nie? Ale karabin, kurwa? Nie możesz czegoś... O, kurwa, dwa karabiny, przepraszam, nieważne, dobra. Ulepszył swoją grę, że tak, kurwa, sparafrazuje. Założę się, że zielona latarnia się teraz wkurwia, że nie może trafić Flasha, bo jest szybki. A czy... W sumie nie znam, jakie są możliwości samego pierścienia zielonej latarni, ale czy on nie mógłby się sam zrobić szybki? Znaczy, on wydaje mi się może tworzyć takie konstrukty za pomocą tego pierścienia. No właśnie, ale czy nie mógłby zrobić konstruktu, który zapierdala? Słuchaj, no mimo wszystko Speed Force to jednak jest Speed Force, nie? On czerpie energię, no tak, kurwa, z innego wymiaru pełnego prędkości. To tak jakbyś sięgał do nieskończonej torby z hot dogami, nie? No właśnie, wódka ale do jeżeli zielona... Kiepskich, to jest jakby to. Nic nie może być szybsze od Flasha. Ty wiesz, on kurwa pokonywał galaktyki wzdłuż i wszerz w ćwierć sekundy. Tak, Lash tak samo. To są najlepsze metafory z popkultury. Tak samo jak ten. Przecież jest teoria, że jak w filmie w Justice League tam się ściga na końcu Flash z Supermanem, to jakby ten wyścig, jeżeli faktycznie Superman weźmie to na poważnie, spowoduje destrukcję całej kurwa Ziemi. Dlatego, że Speed Force pokrywa Flasha jakby czymś, co sprawia, że jego prędkość nie wpływa na otoczenie. Ale w momencie, kiedy Superman przyspiesza do takiej prędkości, on tej ochrony nie ma. Więc wywołuje kurwa reakcję nuklearną, ponieważ tak szybko przemieszcza się przez cząsteczki jak Flash i eksploduje cała pierdolona Ziemia. Meandry Speed Force'a są bardzo ciekawe, jakby...
Kurwa, no jest tego trochę. Ja chyba trochę podoba bardziej DC ogarniam jeszcze niż ty, ale no. Tak, to zdecydowanie, zwłaszcza jeżeli chodzi o Flasha, no bo ja tam we Flashowe rzeczy się nie zagłębiałem, ale chodzi mi o to z zieloną latarnią, że jeżeli możesz stworzyć karabin, który strzela jak karabin, to czy nie możesz sobie zrobić, nie wiem, butów Hermesa? Na przykład. No trudno powiedzieć. Ja ci kurwa, no nie powiem jakiś ci, jakie są jego DC maniak jest potrzebny. Tak, dokładnie. Mamy tutaj jakichś maniaków dycy, Discorda, znaczy się? Jesteście w stanie nam powiedzieć, jakie są możliwości latarni? Znaczy, przepraszam, możliwości latarni tak naprawdę będą wyznaczone tym, co sobie uwidział jakiś scenarzysta, który akurat napisał daną historię, nie? Jeżeli będą chcieli, to zielona latarnia dostanie kurwa kapa na swojej mocy, że tylko ogromny dildo będzie mógł robić i ruchać wszystkich w dupę, no. Bo tak sobie scenarzysta wymyślił. A tak nie jest oryginał? No właśnie taki był ten ze złotej ery komiksów, zielona latarnia. Zielona Dildarnia się nazywał i po prostu siał pogrom w dzielnicy czerwonych latarni, bo to jego wrogowie są. Właśnie tam jest jeszcze więcej zielonych latarni niż jedna jest zielona latarnia. Jest i to jest cały szwadron, to jest jakby jeszcze taka... Jeszcze jest chyba żółta latarnia, coś takiego. Tak, no ona się tam właśnie na strachy chyba żywi, są białe latarnie, czarne, czerwone, zielone, w chuj jest tych kolorów, cała kurwa tęcza. LGBT czuje się reprezentowane, ale jakby i każda się żywi inną emocją. To jest właśnie cały ten szpik. Zielona? No właśnie chyba nadzieją, kurwa? Tak mi się wydaje, że nadzieją. Dlatego wiesz, to jest oczywiście najsilniejsza emocja, no bo kurwa, nieważne jak chujowo nadzieją jest, ważne, żeby mieć nadzieję. Wow, aż ciarki mam. Ale co? Dlaczego? No bo nadzieja umiera ostatnio. A, widzę, że pięknie się nakręcasz tutaj. Dobrze, wczuj się w fabułę. Wczuj się w rekina. Weź się zmień na rekina, ja się zmienię w Harley. Będziemy grali tylko jednymi... Chociaż nie, co odcinek możemy się swapować. You've wasted our time. Oh, ye of little faith. Thing about Flash is, he's a coward. Guy like him sees a guy like me coming. He starts quaking in his boots. O, chyba nadal nie wytrzeźwiał. Chyba nikt nie wytrzeźwiał. O kurwa! Niezłe wyczucie! A przepraszam, może on go czuje, bo ma te gauntlety. Green Lantern really gave you the bash, didn't he? I owe him a tinny, even if he is. Czy oni myślą, że jakby Flash jest zły, a latarnia dobry? Oi, this is about me and Flash. Get your own moment. No właśnie, miałem mówić, że to jest chyba bardziej jego beef. Tak, to też prawda, w końcu to jego główny jest chyba antagonista. Boomerang. Skurwysyn może być najszybszy w całym multiversum, ale jego jeden z głównych wrogów jest ziomo, co boomerangiem rzuca. Australijczyk. To nawet nie jest kapitan boomerang. I zapierdala w klapsztungach mojego dziadka. Boomerang to jest taki Luffy DC. Czy ja wiem? No kurwa, jak nie, jak tak, no. Powiedz mi, dlaczego nie. No właśnie. Powiedz mi, jak? No jak to kurwa jak? No po prostu, zapierdala w klapkach, wystarczy. Czego chcieć więcej, no? Co jest więcej potrzebne do bycia Luffy? No? Klapki! Tak jak chcesz być ninją, to potrzebujesz też tych takich klapków, tylko że palec tam jest wolny jakby, nie? Shurikena potrzebujesz. Tak, no idź chuj, no i masz. Masz shurikena, jesteś ninją, to jest wszystko. Podobno na egzaminie pytają się ciebie, czy masz shurikena. Jak powiesz, że tak i masz, to... Ty, bo ruchają nam Flasha. Jak to kurwa wybuchają Flasha? Czekaj, bo ja tutaj walczę boomerangiem ruchają. Z jakimś skurwysynem. I ruchają czy wybuchają? Oba. Czekaj, a gdzie ten Flash? Bo mamy go bronić. Już żyję, jestem na nim. O kurwa, dobra, czekaj, idę mu zboomerangić. Bo ma osłonę jebaniec. Ej! Czekaj, strzał w nogi! Co ty nim tak kurwa żonglujesz? BUM! Aj chuj, zginął. Mam jakieś unik mele, bo ja strzelam z nadgarstków. Nick mele? Unik. Jupik. A tak, on ma takie uderzenie jakby ten. To jest Jupik pistolet wiśniowy, tego. Tak dobry był. Z Inglorious Basterds, to jest ten pistolecik schowany w rękawie. Za każdym razem nowy wyciąga. Ten go ciągnie po ziemi. Ten co ma jeszcze super... Tanjiro, co jest? Super Bang! Powiem ci, będziesz dalej oglądał Demon Slayera, ja rozumiem, że trzeba wymyślić jakiś trade postaci, ale rzeczy, które ten skurwysyn potrafi wywąchać... To przegięcie trochę jest. This door will not hold. We
must barricade it. Gościu siedząc w domu byłby w stanie wywąchać, czy się spóźnić na spotkanie z nim. Chociaż mieszkasz pół kraju od niego. Coś skurwa! Co za intymna scena w prywatnego pojedynku? Grozi mu bumerang. Tak, to jest niesamowite. On z tymi bumerangami wygląda jak ja ładujący kurwa auto pełne śmieci, żeby jechać je wyjebać na lamusownię. Też takie pogięte kawałki plastiku tam były. Co jest kurwa? Paluch szatana. Co się kurwa dzieje? Nie rozumiem, co ta kaccynka pokazuje, co on mu robi. Widziałeś jego kolor skóry? O nie, to będzie ta scena. Niedługo. Oh shit. Are you okay? Teraz kobieta. No tak. Fetus deletus. Batman doesn't kill people. He kills minority. To była wypowiedź kurwa tak bardzo podwójnie rasistowska. Go get him, Flash! Co to Palworld jest, to o chuj chodzi? Bonjour. Shalom. Ja se robimy, ale ta gra potrafi być zabawna. Chociaż niekoniecznie tak, jak nie. Czysto dialogami, ale... Nie, no, dialogi sitcom też... trochę. Kurwa, ciemne jak w dupie. Your priority is getting Flash back to the Hall of Justice. That ain't my priority. Come on. Skurwysynu, masz bombę w głowie, czy ty naprawdę jeszcze nie zrozumiałeś? Nie masz tutaj wiele do powiedzenia. Wait, gdzie jest? Kto niesie Flasha? Ktoś ma go nieść? Latarka! Zielona. Zielona latarka, kurwa, sidekick zielonej latarki. Ja myślę, że latarki. To jest typ gry, w której trzeba mieć good fun. Lantern boy. To jest, jakby jest fabuła, jest myślę interesująca, jest fabuła, ale... jakby myślę, że wystarczy, że skupimy się w dużej mierze na cutscenkach, żeby poznać ogół tej fabuły i na tych momentach, gdzie musimy stanąć w kółku, bo Amanda dzwoni. A poza tym będzie chyba git. O kurwa! A, ja myślałem, że to jest znak, że mamy tu stać. Bomba! Ale kurwa, o, niespodzianka, ten Batman to jednak niezły trapster z niego jest. Makaj, ktoś totalnie logo Batmana tutaj. Co tutaj się dzieje? Co to? Ktoś Batmana w teatrze wystawiał? Co to kurwa jest? O, Clayface. The Death of Joker. Solomon Grundy. Born on Monday. Hugo. Ra's al Ghul. O, patrz. It's me. Mamy Deadshota. No co się kurwa nie zgadza, panie kolego? Chyba się mylisz. Talia, Mustaf Hiss, Mad Hatter. Mad Hatter to też jest pojebany villain, który ma jakby... Fy, patrz na to, kinki. Podwieszony? Spójrz tutaj, nawet mi gra mówi. A to ty mówisz, kurwa, nieważne. Dobra, to jest mina kolejna. Pierdolisz. Można ją odstrzelić. Pamiętaj, we wszystkich sytuacjach, w których możesz ominąć albo strzelić, strzel. No i git. Tu jest... Arkham Knight po prostu. A no tak, czyli... Jeden z wielu dzieciaków, których Batman przygarnął, a potem porzucił, jak mu w pierdol spuścili. Dorosłych... O kurwa, co to kurwa było? To był Batman. Czy ja nie żyję? Ty! Ha? Co jest?
Umarliśmy? Nie, ja... Widziałem go tylko jak spierdolił z powrotem na sufit. O chuj chodzi, odjebał mnie, przełączyło mnie na rekina. I to... O! Na rekina na dodatek, o chuj chodzi. No pa. Jak się zesrałem. No mówiłem ci kurwa, że mi odjebiał bumeranga w pierwszym odcinku na wolnej open worldzie. To i odjebali. Ty, tam jest. O chuj. A czyli walczyć z nim mamy? Znaczy, no wątpię, mamy iść chyba, to będzie najlepsza opcja. Mamy ale iść, ale co kurwa z moim tym? Czekaj, jak ale jak się zesrałem, Jezu. A, nie można zmienić postać. Kurwa maś, no. No jest trochę creepy. Dobra, chuj, biorę minigana. Jedyna rzecz, która powstrzyma Batmana to minigun, zgodnie z legendami. Czy my dobrze idziemy? Czekaj, kurwa. Dobra, nawet nie można szybko biegać. Tylko można wolno truchtać. Sprawdź wyjście ewakuacyjne, dobra. A czyli teraz się cofamy. Jedyna opcja to mieć przejebane. Teraz rozglądam jak pojebany. Dobra, otwieram przejście ewakuacyjne. Chuj, zamknięte, idziemy do drugiego. Czekaj, kolejna bomba. Znowu będę przeładowywał po trzech pociskach wystrzelonych. Ale teraz możesz się szybciej przeładować. Oj, no i kurwa, teraz mi rekina odjebali. Dlaczego ja ciągle umieram? Pierwszy chyba dlatego. No kurwa. Jezus, ale wiesz jakie przerażające jest to, jak on, jak ja widzę, jak on cię dopada? Właśnie, ty, ej, te, która się rusza, typie, te, która się rusza. Chodzą a, góra dół. Ty. O, jeszcze jakiś bat tam spada. Dobra, Jezus, teraz Maria. Ja pójdę może pierwszy, ale tak, idź rozglądaj pierwszy. Się. Bardzo chętnie, patrzę się cały czas na ciebie wcelowany. Tylko mi za rogiem nie znikaj, bo nie zobaczą widzowie, jak się upierdala Batman. Jak nic, kurwa, kolejny to przejście nas wypuści. Widzę, że tak asekuracyjnie strzelasz w ciemność. Działa! No mówiłeś, lepiej strzelać, żeby nie. Aj, aj, aj! O, ci kurwa gonga spuścił! Oh, shit! Jezus Maria, dobra. Teraz ja się boję. Jak nic mnie odjebie też. Dlaczego mnie miałby spotkać lepszy los niż... O, kurwa! Podoba nawet mi się, że żadnego... zabija tak, jakbym zabijał w grach. Tak, no. Tak się czują wszyscy ci przeciwnicy, co ich wpierdol z gargulca spuszczasz w Arkhamach. I to jest chyba ten sam świętej pamięci voice actor, co w Arkham, nie? Conroy. Mhm. O kurwa! Twój dziadek, kiedy babcia zrobiła za słodną zupę. Alive. Of course, Brainiac. We're ready for phase. No nie wiem, jak czwórka takich pacanów ma uratować świat przed tym, ale zobaczymy. Dobra, brzusio tylko was boli. No i git. Holy shit. He murdered a bunch of guys and kidnapped Flash, which I guess is the other bad news. Ale to jest chore, witty. Zaostrzone batarangi. Tak no, zawsze miał tempę, obrażenia obuchowe, teraz kurwa obrażenia cięte plus 5, jak nic. I bardzo no lubi to... z nich korzystać. Ty, no dobra, no powiem ci tak, spróbujmy wyjść z tego muzeum, znaczy nie jestem pewien ile to będzie jeszcze trwało, ale... Nie, no teraz pewno mi się chyba już. Mamy już 45 minutek, a zaraz 22. Wolę tutaj jeszcze nie drzeć pały, jak wiesz, jest. Nie ma o, wygłuszenia, Zash. Jest taka godzina. Bane. Kurwa, toż to jest ten Joker z tej pierwszej z części Arkama. Tak. Holy boy. Harley też. No dobra, w końcu dochodzimy wrażenie, do postaci, które już widzieliśmy w Arkamach. Tak, no w tej grze te będzie masa smaczków. Rocksteady to Rocksteady. Masa smaczków, no na przykład urwane palce na ziemi. O, to jest z... Two-Face też w pierwszej części. Czyli dwójka, Arkham City. Nie, to jest... Wait. Nie, z jedynki. To jest walka z jedynki.
No nie no, ale jak przecież mówi tutaj face-a. Głos, opowiada o tym, jak rozszerzyli Arkham na Arkham Asylum na o slumsy i zrobili Arkham City. Jebać te wszystkie kartony, jak się to bije? Nie da się. Zbir dwóch twarzy, kurwa. O, dobra, wracamy tutaj, gdzie wpierdol zostawaliśmy cały czas. Ale teraz odtworzyć możemy to wszystko. Ale dobra, wszyscy tutaj chyba wiemy, znamy każdy jeden szczegół wszystkich poprzednich gier, to nawet nie ma co. Ale powiem ci, podoba mi się movement w tej grze, w sensie animacje są tak. O tyle fajne, że nie zrywa cię tak nagle, tylko robisz to taki półkroczek w tył, tak, jakby zawracasz płynnie. Widać, że ta gra mimo wszystko ma quality wykonanie w wielu kwestiach. Mhm. Czuć polish i też na przykład movement myszki jest dobry. Nie jest to taki port zwykłej prawej gałki. A ja sobie gram na tym padzie i szczerze mówiąc, auto-aim jest tak kurwa potężny, że nawet przyjemnie mi się gra. O Jezu, Blackfire. Blackfire? Naprawdę. Nawet nie wiem, kim jest Blackfire. Ja ledwo co tylko kojarzę, właśnie, więc takie deep cuts tutaj fajne są. To jest pewnie masa smaczków, jeżeli ktoś lubi. Jest o, mój ulubiony! The Riddler. Edward Enigma. Arkham Knight, Firefly. Nie, Firefly, ja pamiętam, on był chyba w Arkham Origins, wydaje mi się, tam się z nim napierdalaliśmy. Damn, no i jest to... Professor The Real Ending, Pig. True Ending. Ten True Ending jest zaprezentowany. Tutaj? Jak się w ogóle skończył Arkham Knight, bo ja nawet nie pamiętam. Arkham Knight, no True Ending Arkham Knighta, po znalezieniu tych wszystkich zagadek, to jest protokół... Nie pamiętam, jak się protokół nazywał, no ale wiadomo. Batman skończył Batmana. A, że przestał batmanować. Przestał Batmana. Zabił się? No była... No nie chcę zaspoilerować, no ale tak, no był przecież protokół, żeby... Batman musi przestać istnieć, żeby już nie zapraszać takich dużych zagrożeń. No dobra, ale czy to oznaczało, że Bruce Wayne musi umrzeć? Było implied. No to ewidentnie chyba nie, bo ta gra jest kanoniczna dla tego uniwersum Arkhamowego. A wiele osób mówi, że nie powinna być, więc Batman, to jest... Batman żyje. O kurwa, Spooky Ghost! Kiedy wszystkie duchy będą tylko cyfrowe. Kurwa, no, Boomerangowi to by się przydało wykręcenie mózgu, bo pewnie jest gładziutki jak cholera. Kto to jest? Nie wiem, jakaś kurwa pani Cyfral. Jakaś Lolita. Jakaś blachuwa. Blachów. Duchy są prawdziwe. A. O, można już latać. Kurwa, zjebałem rzut bumerangiem. Musimy wszyscy razem pomachać. O cholera, tak, przyłóżmy rączki. Musimy maszować wręcz. Nie wystarczy przyłożyć. Dobrze, że boty robią to tak sprawnie. No i sukcesja! You'll find Lantern set up in some bullshit-ass construct castle. You jealous, Deadshot? You sound jealous. Lantern's fortress is very impressive. To, że misją Harley jest po prostu nakręcanie non-stop tego Deadshota. No co kurwa, pizda jest, se karabinu nie zrobisz zielonego? No a zielona latarnia zrobi. Very toxic. No czekaj, jakby... Czy mamy już mapę? Jeszcze nie. No właśnie też się tak zastanawiam, kiedy kurwa będzie jakaś mapa... Ja chcę tu wejść na ścianę, przytrzymaj sprint, to mnie nie interesuje. Kurwa ty, czerwie! Znaczy nie, czyraki! Pojebało mi się. Ty, ten się tutaj napierdala, tutaj jakieś mele, podrzucenie. Fajne jest w ogóle na tym. Podobało mi się na King Sharku, że jak podrzucisz przeciwnika za pomocą tego ataku wręcz, to masz gwarantowanego kryta, jak potem w niego strzelisz. Ciekawa, tak. Ciekawe skonstruowane. Aż się chyba jogging, teraz tak dalej, no. Mechanicznie, na naprawdę... Gra dobrze działa, mechanicznie jest nie, ciekawa i angażująca, tylko... A? Ja mam nagle King Sharka. Harley. Wytyfy. No pojebało nas chyba wtedy, kiedy żeśmy... się. Tak, pojebało nas chyba, kiedy nas powybijał Harley. Batman. A dobra, cóż mogę powiedzieć, no. No, taki największy problem, jaki mają ludzie i jaki myślę będzie najbardziej valid krytyką, no to jest model biznesowy. Bo sama gra wydaje się być... angażująca, no, że tak to ujmę. No powiem tak, no gra usługa to nie jest niczyje marzenie, szczerze mówiąc. A robią ich tylko coraz więcej. Prócz korporacji, tak. Podobno
z tego co pamiętam ostatnie statystyki, 96% obecnie produkowanych gier to gry usługi. Tak, to prawda. Kiedyś pewnie w planach było, żeby wszyscy robili kurwa gry Battle Royale, ale zaczęły się kończyć, zanim oni skończyli te gry. Tak więc się przerzucili na gry usługi, bo te mogą przerobić na wiele różnych opcji. No zobaczymy, tak, bo na przykład następną postacią ma być Joker. Grywalny po prostu. Tak, tak, tak. Widziałem gdzieś jakieś trailery. Pierwszy vibe tej gry, jak dla mnie, porównując do innej superbohaterskiej gry usługi, bo już bym kończył ten odcinek, to jest, jest lepszy niż Avengers. W sensie wykonanie tej gry jest lepsze. Mam wrażenie, że gra się w to płynniej, sprawniej, animacje są lepsze, nie jest takie drewniane. Jest no i Gotham Knights. Gotham Knights. Tak, Gotham Knights było też specyficzne. No Avengers jest na samym dnie całej tej listy. Tu przynajmniej nie ma przynajmniej... A się będziesz trochę bujać. Nie ma przynajmniej, wiesz... O kurwa, nie w tę stronę. Nie ma przynajmniej kolorowych kart, które wyznaczają ci, jak silna jest twoja postać. Chociaż tutaj też jest wyposażenie, więc na pewno się będzie coś tutaj... Ale to jest bardziej w stronę RPG, myślę, niż... Znaczy, no i wiadomo. Nie, tutaj są ozdóbki, przypinki, nie można za bardzo zmieniać chyba broni. Dużo rzeczy jest jeszcze w ogóle zablokowane. W loadoutie masz. No tak, wchodzę w... Aha, dobra, przepraszam. Mam tutaj różne bronie, ale to chyba wolę się trzymać tego, co jest domyślnie przypisane do King Sharka. Ale spadłem! Modyfikacja osłony, kurwa, szansa na plądrowanie osłon. Kurwa, jakie buildy można tutaj robić. Ale nie, to wszystko jest pozajmowane. A nie, czekaj, co ja kurwa zrobiłem teraz? Podmieniam sobie? Modyfikację osłony? Czekaj, a mogę podmienić za to? Nie wiem, kurwa, co robię do końca w tej chwili, w sensie... Ulubione, używaj, można używać różnych, nie wiem, gubię się. To trzeba będzie ogarnąć poza odcinkiem. Tak czy siak, moi drodzy, ty, co jest kurwa, atakują? Ty, skan przeciwników, tam na dole skurwysyny, jazdo! Wybicie kurwa. Pojebany ten karabin. Dobra, jeszcze paru jebańców na koniec można załatwić. A i mogę przewroty robić, myślę, że jestem zbyt rekinowy, żeby przewroty robić. Ale gierka jest przyjemna. Tak, jak na razie pewno nie jest tak negatywnie, jak ludzie opowiadali. Albo zapowiadali, że będzie. O. Znaczy, wiesz co, główna doza tej negatywnej, seksualnej energii wynika, szczerze mówiąc, z tego, że no, ludzie nie chcieli gry usługi koopowej. A nawet jeżeli chcieli koopowej, to nie takiej, nie? To po pierwsze, a po drugie, że to jest Arkhamverse, choć nie powinno być. To też jest bardzo duża krytyka, no bo ludzie widzą teraz coś, jakby co się dzieje z bohaterami, które były kiedyś takie wspaniałe, które pokochali, a teraz są traktowane tak, jak są. Tak, na potrzeby fabuły tej gry. Szczególnie, że już takie widziałem... Takie trochę Naruto Boruto. No, trochę tak, no. Znaczy, pytanie tylko, bo podobno Boruto jest bardzo lubiane przez jakby nową generację ludzi, którzy znają Naruto jako tatę Boruto, nie? A nie Naruto Naruto. Za dużo razy powiedziałem Naruto. Pytanie, czy nowa generacja, która nie grała w gierki Arkham, też patrzy na Suicide Squada i ma takie, zajebiste. A tylko ci, którzy przeszli wszystkie te Arkhamowe gry, mają takie, ale chujnia, kurwa, wolałbym to, co było kiedyś. Trzeba by zapytać opinii ludzi. Ale ten odcinek dobiegł końca, moi drodzy. Postaramy się w miarę regularnie tutaj trzymać nasz schedule, ale ja mam jeszcze wykończeniówkę. Pemunio też ma swoje zajęcia. Napychanie hot dogów do mordy godzinami. I pisanie scenariuszy. Więc mamy nadzieję, że się wam podobało. Myślę, że jeszcze bardziej autystycznie się to wszystko rozkręci. No i co? Żegnamy się. Zostawcie łapę w górę, jeżeli się podobało. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i bye bye. Weź się kurwa pożegnaj. No piątkę, jak dobrze mi. Oj kurwa, przepraszam. Powinno ci odpaść dłoń. Tutaj jeszcze podoba mi się, jak on się ładuje i nagle kurwa znika ci w jednej klatce. Tak? Tak. To u mnie tak raczej w miarę okej, okay, powiedzmy, tak, wylatuje w powietrze. Czekaj, jestem w stanie się... Właśnie na King Sharka raczej ci nie pozwoli. Jak ja wejdę na boomeranga, trzeba by chyba w lobby to zmienić. Możemy sobie ustawić lobby, w których będą tylko kurwa cztery King Sharki. Zjebać sobie tym fabułę, ale będą same rekiny biegać. Dobra, koniec odcinka. Trzymajcie się. Bye bye. A ty jeszcze nagrywałeś!